Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnym omówieniu nadchodzącej aktualizacji i tym razem mamy tutaj numer na tapecie 0.10.3, czyli ledwo co skończył się wczesny dostęp z włoskimi pancernikami, już zaczyna się wczesny dostęp z niemieckimi niszczycielami. I teraz tak, czym te niszczyciele się będą charakteryzować? No Daszka widzę w lądzie teraz, się pozmieniało, ale... Okręty, które żeście sobie wygrindowali wcześniej, te włoskie, będzie można w tej chwili sprzedać. I co dalej? Stocznia w Hamburgu, ale najpierw omówmy sobie te niszczyciele niemieckie. Czym one się charakteryzują? Tutaj mamy ciekawy opis. Jakby się w to zagłębić, to jedno się kupy nie trzyma z drugim. Otóż mamy tak. Potężne pociski przeciwpancerne. Tutaj mamy kalibry 150 mm na tych okrętach. Potężne pociski przeciwpancerne o przyzwoitej penetracji, uszkodzeniach i korzystnych kątach rykoszetowania mogą zadawać wysokie uszkodzenia krążownikom. I tutaj tak, dobre opancerzenie na daną klasę skutecznie chroniące przed pociskami OB większości niszczycieli. Czyli tak, tu mamy informację, że pociski tych dedeków dobrze biją krążki, a pancerz wytrzyma ostrzał z dedeka. Czyli, no, jeżeli tworzymy okręt niszczyciel do walki z krążownikiem, no to coś mi się wydaje, że powinien wytrzymać ostrzał krążowników, a nie niszczycieli. Co więcej, mamy tutaj informację o tym, że... O, tutaj. Niskie uszkodzenia na minutę pocisków odonkowo-burzących i wysoka wykrywalność sprawią, że okręty nie są skuteczne w walce o strefy kluczowe. Czyli dedek inny, każdy będzie nas widział z większej odległości niż my jego. Może płynąć ze wsparciem, a z krążownikiem sobie raczej rady nie damy. Chciałbym zobaczyć, jak sobie taki na przykład Elbing, który bazowo, podkreślam, bazowo ma 7,5 sekundy przeładowania na działach, nie wiem, tam 6 może. Jak on sobie radzi z Minotaurem, czy z Wusterem, czy z Austinem, czy nie wiem, no nawet z Wenecją, to już taki niezbyt lekki krążownik, ale jednak może taki, który dobrze karci dedeczki. Także uważam, że to jest kolejna gałązka, którą WG wprowadza, która się do niczego absolutnie w tej grze nie nadaje. Włoskie pancerniki, no niby coś tam można postrzelać, mamy te sapy, także to nieco ułatwia tutaj nam zadawanie demailu. Co było wcześniej? Amerykańskie pancerniki? Te powolne, no powolne, no okręty jednej flanki, bo albo nie uciekniesz i zdechniesz, albo nie masz co strzelać, bo wszystko popłynęło na drugą flankę. Teraz wchodzą nam niemieckie niszczyciele, także, no, których celem jest walka z krążownikami, no ale z którym krążownikiem ten okręt wygra? Torpedy. Mamy jeszcze informację o torpedach, że no w ogólnie wszystko podobnie do innych niszczycieli, ale prędkość jest do dupy, także no tu się robi trochę już ząg. No i wczesny dostęp. Skończył się wczesny dostęp włoski, tak jak wspomniałem, teraz pojawia się dostęp do niszczycieli niemieckich, czyli żetony niemieckie, nagrodze za żetony mogą być to okręty tieru 7 i 8, a jakieś tam płatne to będzie można sobie zdobyć 9. No ja osobiście tej linii robił nie będę raczej, nie widzę potrzeby takiej, żeby tą linię robić, ale razem z wejściem tej linii pojawi się znowu stocznia, moi drodzy, i będzie można tutaj zbudować sobie okręt tieru 9, czyli ZF6, taki niszczyciel. I interesują nas tutaj rzeczy, które możemy sobie zrobić za darmo, czyli proces budowy składa się z 22 faz, za darmo możemy zrobić 19. O, i tutaj mamy... Wydawać możemy na to 2200 dublonów, czyli musimy zapłacić za 3 fazy 6600, żeby dostać sobie taki oto okręt. Powiem wam szczerze, z ręką na sercu, nie grałem w ogóle tymi niszczycielami w czasie testów, bo uważam to za stratę czasu i po prostu nimi nie grałem, ale widziałem co robią w bitwach, także wydaje mi się, że ten okręt będzie dosyć podobny, jeżeli chodzi o osiągi. Tutaj nie widzę dokładnie, czy to jest podwójna wieża, czy pojedyncza, ale jeżeli miałby 2, 4, 6, 8 dział, to spoko, ale jeżeli ma 4, no to tak trochę będzie niedomagał artyleryjsko, przyznaję. Czyli tak, mamy stocznię, mamy wczesny dostęp do okrętów niemieckich i mamy również tutaj zaraz informację o tym, że mamy... Dodaliśmy kontener Legia Honorowa, to chyba jest to niemieckie? No w każdym razie będzie związana również z wydarzeniem, z wprowadzeniem tych niemieckich dedeków kolekcja, która za zebranie, której będziemy mieli za każdą część, będą 4 części po 4 elementy, dostaniemy sobie jeden dzień konta premium, a za wszystko dostaniemy stałe kamo na któryś tam tier, chyba na 8.
No, także te nagrody średnio atrakcyjne, ale teraz zajmijmy się czymś, co w tej aktualizacji jest dosyć istotne. Otóż, moi drodzy, pojawia się w grze nowy okręt. Hans Immelmann Tier 10, lotniskowiec niemiecki, będzie dostępny za węgiel, za 264 tysiące jednostek węgla. Co ciekawe, można korzystać z eskadr nowego typu. One będą wyposażone w bomby odbijające, czyli tak jakbyśmy rzucali kaczki o wodę, na takiej zasadzie to będzie działało. Korzystać to będzie z prędkości samolotów i tego, jaki opór stawia woda, także będzie można te bomby po prostu odbijać. To będą bomby onąkowo burzące, więc tutaj nie będzie możliwości cytadelowania tymi bombami. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o kadłub, to jest po prostu Richthofen, tylko z innym układem samolotów. Kolejna sprawa. Ten okręt, niszczyciel wspólnoty, tier 10, Vampir 2, jednostka typu Daring, i to w zasadzie mówi wszystko na jego temat. Kolejny film, jaki się pojawi na kanale, to będzie właśnie recenzja tego okrętu. On będzie dostępny, moi drodzy, w agencji badawczej od 23 kwietnia za 55 tysięcy punktów badawczych. I teraz tak. Jeżeli chcecie czekać do recenzji, to możecie sobie tam obejrzeć dokładną charakterystykę okrętu. Jeżeli nie chcecie, to ja wam powiem krótko. Tak, okręt ma długi, kroczący dym. Ale i co ma? I ma dłuższe hydro o większym zasięgu. I to są jedyne różnice, jakie charakteryzują te dwa okręty. Mamy tu jedną wyrzutnię torpedową, torpedy mają większy zasięg. Ale czy warto wydawać 55 tysięcy punktów badawczych na okręt, który no nie jest istotnie inny od tego, co mamy w drzewku brytyjskim? Także no ja bym się mocno zastanowił, ale myśl rozwiniemy w kolejnym materiale, czyli w recenzji właśnie tego okrętu. Do zbrojowni trafia dwóch kapitanów japońskich, takich jak miały do tej pory inne nacje. Otóż będzie to kapitan, który ma eksperta przeżywalności dla krążowników i dedeków, czyli w zasadzie dla mnie to tylko dedeki by się nadawały. Za 35 tysięcy węgla albo 1500 dublonów mamy od razu kapitana z 10 punktami i można go wsadzić na dedeczka. Dla mnie ok. Jeżeli ktoś gra na lotniach, to zwiększenie HP samolotów też się tutaj może przydać. Co dalej? Tutaj istotna rzecz. Otóż okręty takie jak Enrich Lauerhardt, dobra, no ten niemiecki lotniskowiec, Nelson. Nelson był bardzo długo w grze. T-61, Haida, Z-39, Asashio, Lenin i Admirał Graf Spee nie będą już możliwe do kupienia. O, i wyłączyłem. Nie to chciałem. Także to jest dosyć istotna sprawa. Tych okrętów już nie zdobędziemy i będą one już niedostępne. Jedynie będą mogli grać nimi ci gracze, którzy już sobie je sprawili. Usprawnienia graficzne. Spójrzcie, że to są stare torpedy obecnie, które mamy w bitwach. Chodzi o wygląd tego, jak to wygląda, a to będzie nowe, czyli będą po prostu lepiej widoczne te wskaźniki. I smugi pocisków będą jaśniejsze, więc będzie można jakoś tam chyba, no w zasadzie to będzie służyło tylko temu, żeby tłuc w dymie jakieś okręty. Bo jeżeli te smugi będą jaśniejsze, to będzie je dokładniej widać. Chociaż nie wiem, czy jakoś jest to istotne na mocno. I dalej. Interfejs dowódców zmieniony bardzo kosmetycznie. Spójrzcie, tutaj mamy informacje tylko o perkach na wszystkie okręty. To jest praktycznie błahostka. Ale tak, tutaj również podobne tematy. Bitwa morska. Tu się trochę zmieniło, bo jeżeli mamy wkład w to, że nasz klan weźmie udział w bitwie morskiej, to możemy mieć dwa podejścia więcej i nie mamy 10 gwiazdek do zbicia, tylko na przykład 12 w tym wypadku. Tak to wygląda. Nowa zawartość. Co się pojawi? Stały kamuflaż promień cieplny i stały kamuflaż pierwotny dla North Carolina, czyli wydarzenie związane z King Kongiem i Godzillą. I tak, nowe kamuflaże, kapitan, porty pozmieniane, to akurat nie jest istotna sprawa, ale dla CC-ków, dla supertesterów i innych tam pomocników, Constellation, Druid, Napoli i Yukon trafiają do gry. Zmiany w zbalansowaniu. Tutaj dwie istotne zmiany. Thunderer traci 1,3 km zasięgu głównej artylerii, przy czym no nie jest to, że jakoś tam mocno odczuwalna zmiana. I ucięte zostaje 5 sekund czasu trwania radaru na Stalingradzie.
No i wydaje mi się, że to jest w zasadzie wszystko, co można by o tej aktualizacji powiedzieć. Ostatnio w ogóle te aktualizacje takie wypuszczano, no coś tam robią, coś dodają, ale te wcześniej dodali włoskie pancerniki, teraz niemieckie niszczyciele, które się raczej do niczego za bardzo nie nadają, więc no ja tej aktualizacji za bardzo tam oceniał na punkty nie będę, bo nie chce mi się, ale powiem wam, że ostatnie linie wprowadzane do gry no nie ciekawią, powiem wam, nie ciekawią, mówiąc delikatnie, żeby tu wulgaryzmami nie rzucać i tak. Chyba żeśmy sobie omówili wszystko, co najważniejsze w tej aktualizacji, także następny materiał na kanale to będzie recenzja Vampira 2, czyli Commonwealthowego Daringa. I to w tym materiale jest wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.